Prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela wziął udział w magazynie żużlowym na antenie naszej telewizji, w którym rozmawialiśmy o modernizacji stadionu miejskiego w Tarnowie. Pytaliśmy m.in. o możliwość budowy stadionu i jednocześnie użytkowania go przez klub żużlowy czy piłkarski, zgrywki, także o szansę treningi, na powstanie dwóch obiektów. doszliśmy do momentu, w którym trzeba go generalnie przebudować. Sam taki lifting, samo, samo poprawianie tylko niektórych fragmentów stadionu zostało już wykluczone. Obiekt po kilkudziesięciu latach już. Wymaga generalnego remontu, a w niektórych miejscach generalnej przebudowy. Myślę tu o stadionie, o miejscach dla widzów, ale również tej części związanej z szatniami, z pomieszczeniami dla, dla sędziów czy dla, dla VIP-ów. Dzisiaj standard nowoczesnych stadionów, niezależnie od dyscypliny. Przewiduje również parkingi, dobre zaplecze sanitarne i a więc czeka nas solidna modernizacja, wręcz przebudowa. Poruszane były także tematy związane z promowaniem się miasta poprzez żużel. Rozmawialiśmy również o hali Jaskółka, która lada chwila ma poznać wykonawcę modernizacji. Dyskusja podzielona będzie na cztery części, które prezentować będziemy na stronie IMAF TV oraz na antenie kanału Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Pierwsza część już dziś.